Święty Marek pisze nam dzisiaj tak bardzo prosto i tak naturalnie, że Pan Jezus uzdrawia chorych. Więc jeśli ktoś jest chory, to do kogo się powinien zwrócić z chorobami? Oczywiście trzeba pójść do lekarza też i wziąć tabletki. Położyć się do szpitala nieraz trzeba. Różnie to bywa z tymi chorobami, ale święty Marek zaznacza, że nie ma nic ważniejszego niż chorować z Chrystusem. Więc jeśli mamy różne choroby, to jest takie bardzo ważne, byśmy chorowali z Jezusem. Wiecie? I kiedy Pan Jezus się pojawił gdzieś po raz kolejny w ziemi Genezaret, to ludzie to wyczuli. Jesteśmy chorzy, ale chcemy chorować z Jezusem. Może wyzdrowiejemy? Może nie? Bo nasza ojczyzna jest w niebie. Ale chcemy być blisko Pana Jezusa. Dlatego, że naszą siłą jest Jezus, szczególnie w chorobach, w trudach. Złe duchy robią wszystko, by nas odwrócić od Chrystusa, szczególnie w chorobach i w trudach, w cierpieniach psychicznych i fizycznych. Ponieważ jak człowiekowi jest ciężko, to się denerwuje, to się męczy i nieraz ciężko się spotkać z Chrystusem. A święty Marek mówi, Jezus uzdrawia chorych. I na pewno możemy oczekiwać wiele różnych uzdrowień w naszych chorobach. Nawet jak nieraz wydaje się, że czegoś Bóg nie uzdrawia, to uzdrowi inne rzeczy. Może twoją duszę. Właściwie jak spotykamy ludzi chorych, których Pan nie uzdrawia fizycznie, na bank, mówiąc kolokwialnie, uzdrawia ich duszę, psychikę. Ci ludzie są szczęśliwi. Mówią, no nie uzdrawia nas Jezus fizycznie, ale jestem z Nim taki pełen życia. Jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy z Nim. Dlatego Jezus uzdrawia chorych. I to ludzie wyczuli, kiedy Jezus przyszedł, że warto być z Chrystusem. Oczywiście nie wiem, czego nam brakuje dzisiaj, że tych uzdrowień nie ma tak dużo, takich fizycznych, że ludzie z wózków nie wstają, nie? Tam Marcin Zieliński tam jeździ i tam uzdrawia, jest taki ma charyzmat, ale jakoś tak widzimy, że te masówki się jakoś tak kończą, nie wiem, skąd to się bierze, może nam wiary brakuje, nie wiem, jak to jest z tymi fizycznymi uzdrowieniami. I rzeczywiście sam w tym jestem, jeszcze nie jestem specjalistą, ale się specjalizuję. No, jeszcze trochę mamy lat, nie? Więc są różne specjalizacje. Ale na pewno co ja obserwuję jako kapłan, jako ksiądz, księdzem Michałem też, to widzimy jakby na pewno masowe uzdrawiania psychiczne, emocjonalne, duchowe, wewnętrzne, jakkolwiek to nazwać. Więc nie wiem, co się dzieje takiego, że ta fizyczność jakoś tak to trudniej jest. I może Pan będzie powoływał takich właśnie charyzmatyków, czy takich normalnych ludzi, którzy będą mieć takie powołania do takich uzdrowień fizycznych. Ale na pewno wielu z nas też cierpi na tych innych poziomach. Dzisiaj będę prosił Pana Jezusa, szczególnie właśnie w Księdze Michałem, bo po to nas Pan powołał, żeby was, którzy chorujecie fizycznie, też dzisiaj Jezus uzdrowił. Chcielibyście? Chciałbyś, nie, bracie? To będziemy o to dzisiaj się modlić. I też będziemy się modlić o to, żeby każdy z was był dzisiaj uzdrowiony na poziomie
też psychicznym, emocjonalnym, duchowym, wewnętrznym. Po to, żeby doświadczyć tego, jak ważny jest Jezus w naszym życiu. I Chrystus bardzo często właśnie tylko po to uzdrawia. Nie tylko po to, żeby nam pomóc w takich naszych niedolach, ale po to, żebyśmy my dzięki tym różnym znakom pragnęli bardziej Boga w naszym życiu. Byśmy pragnęli bardziej nieba. A może to jest przeszkoda w tych uzdrowieniach? Ciekawe. To trzeba by to zbadać. Może dlatego tak trudno jest z tymi uzdrowieniami? Nie wiem, jak myślicie tam w telewizji Bożego Serca. Bo to trzeba badania zrobić. Bo może jest tak, że za mało pragniemy Boga? Może jest tak, że się nie nawracamy? Wątpimy, zastanawiamy się, czy wybrać Jezusa w życiu. Albo grzeszymy. Może jesteśmy obłudnikami i nasze życie nie jest, powiedzmy, jakoś tak ukierunkowane ku Bogu. Kiedyś taki tekst był, święty Paweł mówi, kto będzie spożywał niegodnie Eucharystię, to się nie dziwcie, że później chorujecie. Ciekawe. Oczywiście nie ma takich jakby odpowiedzi jednoznacznych, to wszystko trzeba badać. Ale zastanów się w swoim życiu, dlaczego nie jesteś uzdrawiany. Tak jak mówię, nie chcę poruszać tematu tej fizyczności, bo to jest temat ciężki. Ale dlaczego wielu z nas jest nieuzdrawianych na poziomie wewnętrznym, by mieć tą wewnętrzną wolność i przestać się tak w końcu na sobie skupiać, i tylko tak, wiecie, myśleć o sobie. A nie zachwycać się tak pięknym Bogiem, jak na przykład zachwycił się dzisiaj autor Księgi Rodzaju, który tak się zachwycił Bogiem i tym, co Bóg zrobił wokół niego, że napisał to w Rodzaju 1:19. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł i tak Bóg stworzył naszą planetę. Gdyby w tym autorze nie było zachwytu Bogiem, to nigdy by czegoś takiego nie napisał. Wiecie, o czym by pisał? O tym, jak mu jest źle, niedobrze, jak jest nieszczęśliwy, jak go ludzie denerwują, nie? Jaki jest ten smutny i tak dalej, i tak dalej. I Jezus przychodzi po to, żeby nas przenieść z tego naszego bezładu ku temu nowemu stworzeniu, ku temu nowemu życiu. I to może uczynić tylko Pan Jezus. Może to jest ten powód właśnie, że gdzieś ten Pan Jezus nie jest taki ważny tak do końca w naszym życiu. I może dlatego nie jesteśmy uzdrawiani. I to się nieraz ciągnie tak rok, dwa, trzy, pięć, osiem, dziesięć. Jezus musi nas przekonać, że rzeczywiście On jest źródłem zdrowia. Kochani, czyli Jezus jest zdrowiem. Nie tabletka. Tabletki się skończą. Ale trzeba je brać, nie? Ja też dzisiaj jedną wziąłem, bo minus 7, 8 idzie, jakaś tam lekka migrena. Mówię, Panie, może byś mnie uzdrowił? No, dzisiaj nie mam ochoty, weź tabletkę. Do lekarza trzeba pójść i tak dalej, nie? Ale przecież tabletka nie dałaby mi wewnętrznego szczęścia. Dlatego ja sobie biorę tą tabletkę, przepraszam, tak się pochwalę, ale biorę tą tabletkę z takim poczuciem wielkiego szczęścia. Boże, jak ja jestem szczęśliwy. Dzięki Jezusowi. I chciałem taki pozostać. I mogę na to liczyć, ponieważ Jezus powiedział, że będzie ze mną aż do skończenia świata.
I święty Marek mówi tak dzisiaj. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci, choć frędzli u jego płaszcza, mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Zobaczcie, na przykład w sobotę będzie wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. I to jest Światowy Dzień Chorego. Czyli to jest dzień, w którym Jezus mówi, niech przyjdą do mnie chorzy. Kto z nas pomyślał o tym, żeby w sobotę naszych chorych przyprowadzić do Chrystusa i poprosić księdza, żeby namaścił go olejami chorych? A jak zrobiłem ogłoszenie w parafii, że będzie taka sobota, to wiecie, ile osób przyjdzie? 10. To dlatego nie jesteśmy uzdrawiani. No, parafia nie jest moja duża, 900 osób tylko, ale gdybyśmy wierzyli, to byśmy, jak ci ludzie, biegali i szukali Jezusa wciąż, naszych chorych przyprowadzali do Niego. Często jak jeżdżę do siostry Bridge McKenna, to ona mówi, że do tej siostry zakonnej, która prowadzi rekolekcje dla księży, ona mówi, gdyby ludzie wierzyli, wiedzieli, że Jezus uzdrawia, to by były tłumy ludzi do Jezusa. Więc do kogo my dzisiaj przyszliśmy, kochani? Do księdza? Pomodlić się? Na kawkę? Po mszy? Pośpiewać? Mam nadzieję, że przyszliście do Jezusa. Ale to wcale nie jest takie proste, żeby Go rozpoznać. I nieraz trzeba długiego czasu przychodzenia do Niego tylko po to, żeby Go rozpoznać, że to jest Jezus. I zobaczcie, pierwsza rzecz, jaką święty Marek dzisiaj pokazuje, to jest, skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Oni go poznali, że to jest Jezus. Że to jest ten, który uzdrawia. Zobaczcie, potrzebujemy czasu, żeby rozpoznać tego, który ma moc uzdrowień. Jezus, gdybyśmy uwierzyli w Niego, że On ma moc uzdrowień, natychmiast by nas uzdrowił. Święty Marek by nas nie oszukał. Ale nie martwmy się, szukajmy Jego oblicza, aż Go rozpoznamy i będziemy zdrowi. Będziemy stabilni emocjonalnie, będziemy mieć bardziej skupiony umysł, będzie się tam lepiej książki czytało, poznamy siebie lepiej innych. Zaraz Go rozpoznano. Dlatego uczymy się, że ważna jest modlitwa. Choćby 15 minut dziennie, obrazek, siada sobie w domu, bo może nie masz czasu na adorację, bo do kościoła trzeba dojechać, nieraz przyjść. Ludzie nieraz myślą, że jak nie ma adoracji, to już nie warto się modlić. Dlatego święty Marek mówi, jak go rozpoznano, że Jezus ma moc uzdrawiania, ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. Dlatego Jezus przebywa w twoim sercu, w twoim domu, na Eucharystii, na adoracji, w sakramentach wszystkich. Ale trzeba się z Nim spotkać tam, gdzie On przebywa. Dlatego ta modlitwa jest bardzo ważna. 15 minut dziennie patrz na Jezusa. Na czym polegałaby właściwie modlitwa? Na to, żeby starać się patrzeć na Jezusa. My nieraz tak myślimy, że o, modlitwa to jest taka ciężka. Rzeczywiście jest bardzo trudna, skomplikowana, bo my jesteśmy trudni. Ale ogólnie chodzi o to, żeby patrzeć 15 minut na Jezusa. Jak będziesz doświadczał w swoim życiu tej prawdy, że Jezus, nagle poczujesz ten wzrok, że Jezus patrzy na ciebie i kocha cię. Czyli czujesz się kochany przez Niego, czujesz się kochana. To zacznie się etap uzdrawiania.
A im bardziej będziesz przeżywał tą miłość, która płynie od Niego z tego obrazka właśnie w domu, z tej ikony, to tym będzie Cię bardziej zalewać to uzdrowienie. Nie będzie depresji. Niektórzy się denerwują. O, ja mam depresję. Jak tak ksiądz może mówić? Nie chcę tego oceniać. Nie chcę tego oceniać. Ale próbujmy się przed tym bronić imieniem Jezus. Imieniem Jezus. Dlatego jeśli ja wiem, gdzie jest Jezus, to ja tam idę. Jeżeli ja nie wiem, gdzie jest Jezus, ja się nigdy nie będę modlił. Czyli nie będę szedł do Niego z moimi chorobami. Ktoś, kto się nie modli, nie liczy na Jezusa. Liczy wciąż na siebie. Więc rozpoznaj Jezusa, idź do Niego. A trzecia rzecz, jakiej uczy się święty Marek, dotykaj się Go. Zobaczcie. Kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli się Go dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Chcecie być zdrowi? To znajdujcie czas dla Jezusa. Chcecie być chorzy? To dalej zajmujcie się tylko swoimi sprawami. Przepraszam, że tak powiem. Dalej zajmujcie się tylko swoimi sprawami i oszukujcie się, że tak macie wiele spraw, że nie znajdujecie czasu dla Jezusa. Oszukujcie się tak dalej. No ja się muszę zdenerwować. Widzieliście kiedyś zakochanych? Byliście kiedyś zakochani? Ja byłem kilka razy. Ale nigdy mi nie wyszło. Zostałem księdzem. Widzieliście kiedyś zakochanych ludzi? Oni mają też mnóstwo spraw. Ale znajdują czas, by ze sobą być, poprzebywać, pójść na kolację, ucieszyć się sobą, a mają tak mnóstwo spraw. Potrafią, bo się kochają. Dlatego rozpoznać Jezusa, to Go pokochać. Przebywać z Nim, to Go kochać. Dotykać się Go, to Go kochać. Nie robimy tego, albo wciąż za mało, bo taka jest nasza miłość. I dlatego chorujemy. Więc prośmy dzisiaj Ducha Świętego o łaskę modlitwy. Wyczytałem właśnie ostatnio, gdzie taki autor, genialna pozycja, będziemy sobie ją medytować na rekolekcjach Brennej w lutym, ale już nie ma miejsc niestety. No może trzy takie pojedyncze, ale będą rekolekcje inne, więc zapraszamy do naszej wspólnoty Bożego Serca. I on tam pisze o tej właśnie modlitwie, że to jest dar. I mówi tak, módlcie się o dar modlitwy. Proście Boga, aby każdemu Bóg dał dar modlitwy. Ja sobie myślę, ludzie, to może tu jest problem, nie? Zobaczcie, jak uczniowie patrzą, jak się Jezus modli, co oni mówią? Panie, naucz nas modlić się. Poprosili o dar modlitwy. Dlatego również dzisiaj pośród tych różnych uzdrowień, które będą, na które się otwieramy, no bo tu jesteśmy z Jezusem. Proszę Ducha Świętego, żeby wylał na was wielki dar modlitwy, by wasze życie stało się modlitwą, by całe życie nasze było zdrowe. Dlatego chcę być takimi właśnie ludźmi, jak dzisiejsza Ewangelia nam pokazuje. Ludźmi zakochanymi w Jezusie. Jak kogoś kocham, chcę na Niego patrzeć. Jak kogoś kocham cały dzień, to chcę cały dzień na Niego patrzeć. A z racji tego, że On żyje we mnie, Jezus, to naprawdę mogę cały dzień na Niego patrzeć. Nawet jak pracuję w różnych miejscach i nieraz w trudnych sprawach, gdzieś tam fizycznie czy coś.
mogę wewnętrznie zawsze spotkać się z moim ukochanym i potem opisać, jakie jest piękne moje życie z Nim, nawet jak może nieraz ten krzyż niesiemy różnych trudności i ciężarów, bo tutaj nieba nie będzie, ale niebo jest w naszej duszy. Jak ten dzisiejszy autor, możemy sobie opisać, co Bóg robi w naszym życiu. Ciekawe, co byś napisał, jakby ktoś ci dał kartkę, tak? I no właśnie jak Sylwia na przykład, to tak fajne. Piszesz sobie, co Bóg czyni w moim życiu. I mówisz, na początku Bóg mnie stworzył. Nie? Mnie, Krystianka, stworzył Bóg. Nie? To jest niesamowite w ogóle. Nie? Tak. Chociaż może był bezładem, nie? I pustkowiem. Nie? Dużo było w nim ciemności, ale Duch Boży unosił się nade mną. I Bóg powiedział, niech się stanie światłość w jego sercu. I oddzielił ciemność i zapanowała światłość. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. I takiego Boga pięknego opisał dzisiaj autor Księgi Rodzaju. I tego wam dzisiaj życzę też, byście na koniec swojego dnia zawsze powiedzieli, że to wszystko, co Bóg uczynił dzisiaj, było dobre. Jezus jest zdrowiem. Dbajcie o Jezusa i bądźcie blisko Niego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Eucharystię. Po błogosławieństwie będzie jeszcze uwielbienie i też modlitwa w naszych intencjach. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zapraszamy za tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00, tutaj o 19:00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jutro też na ulicy Kruczej rozpoczynam seminarium Odnowy Wiary. By ktoś chciał brać udział, to w każdy wtorek przez następne 8 wtorków u Franciszkanów tam na ulicy Kruczej. Nie wiem, kto jest parafia. Chyba nie Krucza, tylko... Proszę? Boremusza właśnie. Tam można podchodzić. Jutro jest 18:00 msza, potem jest konferencja i biorą też modlitwę. Dziękujemy Ci, Panie, że nas tutaj dzisiaj zaprosiłeś i że jak w Ewangelii podpłynąłeś na ziemię Genezaret i kiedy razem z uczniami, Panie Jezu, pojawiłeś się na brzegu, zaraz wszyscy zaczęli Cię szukać i prosić o pomoc. Tak teraz my też stajemy, Panie Jezu, przed Tobą. I prosimy Cię z pokorą, taką jaką mamy. Bardziej jesteśmy pyszni niestety niż pokorni, ale z tym kawałkiem pokory naszej, Panie, chcemy Cię prosić, abyś nam pomógł w naszych dolegliwościach. Wzywamy Jezu Twojego świętego imienia, Twojej świętej obecności. Ufamy Tobie, Jezu. Tobie chcemy zaufać, że Ty jesteś naszą pomocą. Ty jesteś naszym zdrowiem, naszym szczęściem. Ty, Jezu, jesteś tym kimś, komu możemy powierzyć nasze troski i wierzymy, że Ty, Jezu, nas poprowadzisz. Tam, gdzie jesteś, zapraszam Cię, abyś zaufał Jezusowi. Zaufać to znaczy powierzyć się we wszystkich sprawach i liczyć na to, że Pan Jezus się tym zajmie. Proszę Ci, Jezu, abyś teraz dotykał tych, którzy chorują fizycznie. Jeśli chorujesz fizycznie, to teraz razem z księdzem Michałem tutaj stawiamy się za Ciebie. Przez też wstawiennictwo Twoje, Maryjo, prosimy Cię, aby dokonały się liczne uzdrowienia dzisiaj.
jak ktoś choruje tak poważnie i fizycznie, to może wyjść na środek. My tu z księdzem Michałem dotkniemy was, żebyście też mieli takie dotknięcie Jezusa, jak jest w Ewangelii. Ktoś potrzebuje, to może wyjść z ławki, pójść na środek. Myślę, że warto być uzdrowionym. Chodźcie, nie bójcie się. Reszta zdrowa? Bogu dzięki. Panie Jezu, proszę Cię, abyś wejrzał na tych, którzy chorują i zabrał, Panie Jezu, im te choroby. W Twoje imię, Jezu, nałożymy ręce teraz księdzem Michałem i wierzymy, że Ty, Panie, to wszystko odmienisz. Z głębokości musisz po szczyty gór. Stworzenie objawia majestat Twój. Jesieni po wiosenny nóg. Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz? Kto maluje kolory polarnych złóż? Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Morze ziemię przynosi w gwiaździstą noc. Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Głębokości piszesz po szczyty gór. Stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Uwalnia błyskawic moc w czasie burz. Kto maluje kolory polarnych złóż. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi gwiaździstą noc. Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś śpiewał Tobie o mocy moja. Ty, Panie, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco.
co wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie. Pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie. Pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Panie i Zbawco, wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, Panie i Zbawco. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź, dotknij mnie. Chowamy się, Jezu, w Twoim sercu. Chowamy się, Panie, w Tobie, bo Ty jesteś naszym pokojem. Niech Pan dotyka każdą osobę, Ciebie, tam, gdzie jesteś. Nie bój się, tylko ufaj. Jak Ci jest trudno, mów, Jezu, ufam Tobie. Wszystkie swoje troski przerzućcie na Jezusa. Mówi święty Piotr, gdyż Jemu zależy na was. Panie, zabierz wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci, Jezu, za dzisiejszą noc, za tą modlitwę. Tobie, Jezu, śpiewamy, tak jak potrafimy, ale z serca. I Ty to widzisz, i to jest piękne. Dzięki Ci, Jezu. Powołuj nas, Panie, do jeszcze głębszej relacji ze sobą. Odnawiaj nas i daj nam dużo radości. Przyjdź, Duchu Święty, wstąp na każdą osobę. Przyjdź do Sylwii dzisiaj, Duchu Święty, która ma urodziny, z prezentem jakimś jeszcze. Przyjdź, Duchu Święty. Niech pogoda ducha stąpi na was. Dziękujemy Ci, Jezu. Bądź uwielbiony.
jak nieraz brakuje miłości, gdzieś się spieszysz, tam gdzie chcesz pójść. Przyjdź, Panie.